Maja Hirsch w żałobie. Kochamy Cię, będziesz z nami. Do zobaczenia. Maja Hirsch od lat pojawia się małym ekranie w znanych serialach. Widzowie znają ją doskonale z Brzyduli, Zakochanych po uszy, a w zeszłym roku wzięła udział w reality show Przez Atlantyk. Aktorka jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. I to właśnie za ich pośrednictwem Maja poinformowała o śmierci swojej mamy. Wzruszający wpis, który zamieściła na Instagramie, chwyta za serce. Początek roku jest dla aktorki bardzo trudny. Maja w wzruszającym wpisie na Instagramie podzieliła się ze swoimi fanami bardzo przykrą wiadomością. 5 stycznia zmarła jej ukochana mama. Dziś pożegnałam wraz z całą rodziną i bliskimi moją mamę, która odeszła 5 stycznia 2023 roku po długoletniej i ciężkiej chorobie. Odpocznij, mamo, kochane czyste, wspaniałe serce, utrudzona duszo, cudowny przyjacielu i człowieku, odpocznij. Kocham i kochamy Cię. Zawsze będziesz z nami. Do zobaczenia, oddychaj pełną piersią, oddychaj, bo tutaj nie mogłaś, kocham Cię. Napisała Hirsch na Instagramie. Pod wpisem od razu pojawiły się kondolencje i słowa wsparcia płynące od zaprzyjaźnionych gwiazd i fanów aktorki. Aktorka wielokrotnie przypominała, że jej mama była Rosjanką i wczesne dzieciństwo spędziła pod Moskwą. Wspominam to jako sielankę, taki dobry czas, mówiła w rozmowie z Plejadą. Jednak od momentu agresji Rosji na Ukrainę, Hirsch podkreślała, że potępia działania Putina i całym sercem wspiera naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Maja Hirsch była związana z Jackiem Braciakiem, z którym ma córkę Marysię. Maja Hirsch opublikowała odważne zdjęcie. Jej mama nie była zadowolona, to jest okropne. Maja Hirsch jako dziecko była bita. Powód szokuje.